Mąż zaraz, w którym roku jego, jeszcze tu ruskie, jak tu ruskie byli, bo tam po tamtej stronie, tu byli ruskie, a tam były chyba Niemcy, a tam Niemcy były, a tu ruskie. I właśnie ruskie zrobili oblawę i młodych chłopów złapali, ich wtedy 7. Chłopaków takich młodych i prosto na Sybir. Rodzina w ogóle nie wiedziała, że oni żyją. Mąż jak wrócił, wracał tu do zatwarnicy, do rodziny. Dopiero w Lesku się dowiedział, że tu nic nie ma, że tu ludzi nie ma, że tu wszystko spalone. Także no... I później dopiero mąż, jak już wyjeżdża, tu wysiedlali tam na Prusy w 1947 roku i oni, te chłopaki, co wrócili z tego Sybiru, wsiedli do transportu z tymi ludźmi i pojechali tam na zachód. No na zachód, tak? No. Straż żeśmy założyli koniec 60. lat, początkiem 70. Żeśmy założyli tu straż pożarną. Było z chętnych strażaków, no to robotnicy ci, co tu zapracowali wreszcie. Tak. Mieliśmy motopompę, samochód nam chcieli dać, ale nie było miejsca na samochód, bo to dopiero te budynki były tego stawiane, Ale później, tak co roku dali nam później, mieliśmy z początku małą motopompę, także bardzo słaba była. Ale później nam dali dużą już. Było strażaków takich, tu był Bosak, Józef, bardzo chętny strażak, Orłowski, Piela, teraz Wójcik. Było tych robotników strażaków. Teraz już to wszystko się, no straż dalej istnieje, teraz już mają tego nawet miejsce i samochody mają, dwa chyba jest teraz, nie? No, dwa samochody, no i miejsce tego dostali. Ja jeszcze jeździłem, bo chciałem tutaj, żeby tego, to był taki tego dyrektor ZBL-u, Słoniec się nazywał, jeździłem osobiście do niego, żeby mi tam odstąpił kawałek miejsca na samochód, a nie zgodził się. Bo później był Bruzda. Bruzda jakby był, to by tam zresztą do tego się zgodził na to. Nazywam się ksiądz Zenon Bieszczak, jestem proboszczem parafii Dwernik. W mojej kapłańskiej posłudze są trzy kościoły: Dwernik, Chmiel i Zatwarnica. Nim więc przyszło pozwolenie od władz, tu na tym miejscu stanęła maleńka kapliczka, tak by to trzeba nazwać. Stała taka normalna szopa, zbita z deszczek, miała podwójne drzwi, w środku mieścił się mały ołtarz, wisiał obraz, otwierano drzwi, ksiądz wchodził do tej szoty i tak msza święta tu się odprawiała. Kiedy w końcu władze dały pozwolenie na budowę nowej świątyni, władze gminy zgodziły się na wymianę gruntów i właśnie tutaj zadecydowano, że stanie kościół. W 1985 roku zaczęto go stawiać. Ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk poświęcił kamień węgielny. I budowa, powiedzmy w stanie surowym, trwała 3 lata.
bo w 1988 roku było poświęcenie. Ale tak naprawdę ten kościółeczek do dziś jeszcze nie jest ze wszystkim skończony, choć wiele rzeczy trzeba już remontować. A w kapłańskiej działalności gdzieś czasem z początku tylko dla szuflady pisałem wiersze 3 lata temu na 25-lecie kapłaństwa został wydany taki szczególny tomik wierszy. Może teraz jedna myśl. Myśl moja do Pana się wznosi, podąża przed Boży tron, by razem z chórami aniołów uwielbień wyśpiewać ton. Myśl moja do Pana ucieka, w niebiosa szybuje hen, gdzie przemożny cherubów zastęp Bogu śpiewa hymn ten. Myśl moja do Pana szybuje, jak orzeł królewski ptak, gdzie chcę z chórami serafinów uwielbień wyśpiewać takt. Myśl moja do Pana ulata, choć chciałbym ją w ręku mieć, ponad ziemskie wznosi się czas, aby Bogu wyśpiewać cześć. Tak, przedstawi się tak. Nazywam się Feliks Dudka, mieszkam tutaj w Zatwornicy od 1995 roku. Pracuję w Nadleśnictwie Lutowiska, jak mówiłem wcześniej. Jesteście na terenie Leśniczówki, tu w Zatwarnicy. Pierwsze pszczoły złapałem w 1980 roku, gdzie mieszkałem na Dwerniku. Wcześniej już miałem zakupione ule i osadziłem je. Także pszczoły posiadam i pasiekę od 36 lat, tak dobrze mówię? Ogólnie goście są zachwyceni. Bardzo im się podobał ośrodek, ale zachwyceni są, myślę, głównie miejscowością Zatwornicą. Przyjeżdżają tutaj głównie dlatego, że jest cisza, że jest spokój, że nie ma komercjalizacji. I tylko po to, żeby wypocząć. Pochodzę z Kraścienka i lubię malarstwo. Jestem Iga Gajda, 14 lat.